rozpoczniemy wykład profesora Krzysztofa Szwagrzyka, którego chciałbym w imieniu Młodych dla Polski i Państwa serdecznie powitać. Profesor Krzysztof Szwagrzyk, podobnie jak ja, pochodzi z Dolnego Śląska. Jest profesorem Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, a także pełnomocnikiem prezesa IPN do spraw identyfikacji miejsc pochówku, w cudzysłowie, bo tak naprawdę to nie był pochówek ofiar terroru komunistycznego. Także tym zajmuje się w swojej pracy naukowej, badaniem aparatu represji komunistycznych. I właśnie dzisiaj będzie opowiadał nam o swojej pracy, wygłosi wykład mniej więcej, który potrwa 50 minut. Później przewidzieliśmy też kilkanaście minut dla Państwa na wszelkie pytania. Ja już nie będę przedłużał. Jeszcze raz witamy naszego gościa i w imieniu Młodych dla Polski, naszej organizacji, w której jestem prezesem, chciałbym serdecznie Państwa powitać i życzyć ciekawego, miłego spotkania. Myślę, że takie będzie na pewno. Dziękuję. Dziękuję Panu za zaproszenie, przywitanie. Dziękuję Państwu za przybycie. Niedługo, Szanowni Państwo, to już za 2 miesiące. Takie wyjątkowe święto przed nami, święto młode. Święto, które ma określoną nazwę. Święto Dzień Narodowy, Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Ja zawsze będę powtarzał, tam gdzie jestem, tam gdzie mogę mówić, dla mnie są to żołnierze niezłomnie wyklęci, chociaż rozumiem historię tego słowa, wiem jak się to narodziło i wiem, że wielu ludzi jest do tego określenia bardzo przywiązanych. Dla mnie są to bohaterowie, ci, których poszukujemy. Jeżeli szukamy bohaterów, a oni takimi są, to nie możemy szukać jednocześnie wyklętych. Nie można być świętym i bohaterem i wyklętym jednocześnie. Takie jest moje zdanie. Szanowni Państwo, od 3 lat mamy nowe święto. W różny sposób czcimy je, obchodzimy je, w taki sposób, jaki uznajemy za właściwy. W całym kraju jesteśmy świadkami setek inicjatyw różnego rodzaju. One są różne. One są najczęściej bardzo spontaniczne i autorami większości są młodzi ludzie, ale nie tylko. Jeżeli jest tak, Szanowni Państwo, że na naszych oczach rodzi się pewna tradycja, to znaczy, że jest to pewna określona wartość. Jest to wartość, która jest prawdziwa, i wynika z tego, że to my jako społeczeństwo uznajemy żołnierzy niezłomnych za naszych bohaterów. Nie jest to święto, które można narzucić. Jeżeli nawet je ustanowimy, to na uroczystościach mogą być pustki. Tymczasem tutaj, na tym święcie, jesteśmy świadkami, jak bardzo wielu ludzi uczestniczy w nim i oddaje hołd żołnierzom niezłomnym. W mojej ocenie tą formą najlepszą z możliwych, abyśmy żołnierzy niezłomnych mogli uczcić, jest to, co mamy honor i zaszczyt robić, a więc prowadzić w całym kraju prace poszukiwawcze, których celem jest odnalezienie nieznanych miejsc pochówku. I zgadzam się z Panem, że słowo pochówek jest absolutnie niewłaściwe. Słowo pochówek oznacza dbałość organizatora o to, żeby człowieka złożyć do ziemi z jakimś szacunkiem. Tymczasem tutaj mamy do czynienia z działaniami tak naprawdę sprawcy, którego celem jest ukrycie zwłok, a to jest podstawowa różnica. Spotkanie z Państwem chciałbym ilustrować fotografiami. Jest ich kilkadziesiąt, a ta pierwsza jest, myślę, Państwu doskonale znana. To jest pewien symbol, fotografia, która pokazuje 5 ludzi z 5. Wileńskiej Brygady AK. Dlaczego to zdjęcie jest takie ważne? Szanowni Państwo, bo ono oddaje charakter tak naprawdę żołnierzy niezłomnych, tych ich losów, tych, którzy po 1944 roku kontynuowali walkę z systemem komunistycznym. Od lewej strony
Mamy porusznika Henryka Wieliczkę przed rogiem Lufa, stracony w Lublinie w 1949 roku. Ten niskiego wzrostu Marian Kuciński, pseudonim Ścisław, stracony w 1946 w Białymstoku. W środku słynny major Zygmunt Szyndzielarz Łupaszko, stracony na Mokotowie w Warszawie w 1951. Lajkowski Szpagat jako jedyny, ten czwarty przeżył. Ostatni Zdzisław Badocha Żelazny, ten, który zginął około Sztumu, jego szczątków poszukujemy. Dzisiaj możemy powiedzieć tak, mamy pięciu ludzi, z tych pięciu ludzi czterech zginęło i zostało zamordowanych. Mamy to szczęście, że przynajmniej jeden z nich, a więc pan major Zygmunt Szyndzielarz, ma już, czy wiemy, gdzie jest jego miejsce pogrzebania, wiemy, gdzie są w tej chwili jego szczątki. Szukamy tych pozostałych. Komuniści, szanowni państwo, mieli specyficzne podejście do swoich ofiar, szczególnie do ich zwłok. Uznawali, że zwłoki należą do władzy, nie do rodziny. Rodziny nie były informowane o miejscu stracenia, o miejscu zabicia, a tym bardziej o miejscu pogrzebania gdzieś zwłok. Komuniści, aresztując różne osoby, rozbijając poszczególne oddziały, wchodzili w posiadanie fotografii. Na tych fotografiach poszczególnych partyzantów dokumentowano liczbami. W ten sposób tworzyły się pewne kartoteki. Te kartoteki służyły do tego, żeby obecni mogli wiedzieć, kogo się poszukuje, kogo jeszcze nie mają. A z chwilą, kiedy ludzi likwidowano, kiedy oni ginęli w walce, można było z tej dokumentacji swojej ich wykreślić. To jest jeden z pododdziałów słynnego ROJA, Patrol Tygrysa, rok 1950. Państwa uwagę chciałbym zwrócić na to, że przy każdym z tych ludzi mamy pewne cyferki. Te cyferki służyły właśnie do tego, żeby tych ludzi z ewidencji swojej odznaczyć. Ale tu jest szereg innych jeszcze elementów ciekawych. No między innymi, szanowni państwo, zwracam uwagę na to, że ci ludzie są w mundurach już zniszczonych, ale są ciągle mundury. 5, 6, 8 lat po wojnie ciągle jeszcze ci, którzy walczyli o niepodległą Polskę, chodzili w mundurach. To ważne, żeby w głosie, kim byli żołnierze niezłomni, powiedzieć, to byli żołnierze niepodległej Polski. Mężczyzna oznaczony numerem 1 ciągle ma jeszcze ryngraf zawieszony na swoim mundurze. Po to, żeby ci ludzie, nawet po śmierci, byli dobrze widoczni, ubeccy ustawiali ich do fotografii w różny sposób, trzymając ich albo podtrzymując jakimiś drągami, jakimiś sztachetami. Chodziło o to, żeby ta twarz była dobrze widoczna. Potem te zdjęcia pokazywano różnym aresztowanym osobom, które miały rozpoznawać, kto jest na tej fotografii. To już 1950 rok i mamy tutaj oddział, czy kilku ludzi z oddziału Żelaznego, ale tego lubelskiego Taraszkiewicza. Ten w środku Stanisław Marciniak, który winny przeżył, został zmuszony do tego, żeby jak widać podtrzymywać głowę swoim zabitym kolegom, ale wkrótce i on otrzyma wyrok śmierci i podzieli ich los. Lipiec 1953 roku, jedno z najbardziej wymownych, tragicznych zdjęć wykonanych 8 lat po zakończeniu wojny. W Polsce takie obrazy ciągle się działy, takie obrazy wykonywano. To jest oddział Puszczyka. Ci ludzie zostali gdzieś tam pogrzebani w okolicy siedziby Urzędu Bezpieczeństwa. Naszym zadaniem jest ich odnaleźć. A kolejne zdjęcie to nie jest pomyłka. To jest zdjęcie, które znaleźliśmy w tamtym roku w jednym z archiwów gruzińskich. Szanowni państwo, system komunistyczny to są ci sami inspiratorzy, ci sami wykonawcy, ci sami zbrodniarze, te same metody uśmiercania ludzi, likwidacji przeciwników politycznych. A więc mamy oddział jakiś gruziński, który zostaje sfotografowany, potem się przypisuje im cyferki, a z chwilą, kiedy ci ludzie zostają zabici, zamordowani, tych ludzi oznacza się tak samo, jak to robią w Polsce. Ilu ludzi szukamy w naszym kraju? Dziś możemy powiedzieć, że te rozbieżności mamy sporo. Historycy, którzy zajmują się historią najnowszą i dziejami podziemia niepodległościowego, mówią, że jest to co najmniej kilkanaście tysięcy ludzi.
tych, którzy walczyli bronią w ręku i zginęli, tych, którzy byli współpracownikami podziemia i także ponieśli za to najwyższą karę, ci, którzy zostali zamordowani w śledztwach, ci, którzy zginęli w walce, ci, którzy zostali też skazani na karę śmierci i straceni. To ogromna liczba ludzi. W większości przypadków nie mamy informacji, gdzie pochowano, gdzie ukryto zwłoki ofiar. I jeżeli mówimy o tych tysiącach, to robi to zawsze ogromne wrażenie. A ja zawsze będę starał się przekonywać słuchaczy do tego, żeby postarali się myśleć nie w kategoriach tysięcy ludzi, tylko w kategoriach pojedynczych rodzin, tych rozdzielonych małżeństw, tych rozbitych rodzin, które się nigdy nie poskładają. Bo to było niemożliwe. Na jednym z takich zdjęć, jak przed Państwem, jedno z takich szczęśliwych rozbitych małżeństw, Zenon Prek i jego żona, zdjęcie wykonane w 1945 roku w Krakowie. Rok później Zenon Prek, widoczny na zdjęciu, został stracony w więzieniu przy Kleczkowskiej we Wrocławiu. Widzicie, ostatnio swojej żony prosił ją o co? O to, żeby odnalazła miejsce pochówku i zabrała trumnę do rodzinnego Krakowa. Skąd taka prośba? Ano ze świadomości, Szanowni Państwo, że komuniści nie wydają zwłok rodzinie. Trzeba ją odnaleźć, tą trumnę trzeba znaleźć. Określić cmentarz, potem doprowadzić do tego, żeby przekopić ewentualnie pracowników cmentarza i doprowadzić do tego, że te szczątki będą mogły zostać wydobyte. Ci, którzy oczekiwali na wykonanie wyroku śmierci, mieli świadomość właśnie tego, że z chwilą, kiedy zostaną zgładzeni, po nich będzie zacierany fizyczny ślad. Zostaną wywiezieni gdzieś w nieznane miejsce i gdzieś potem udepcze się po nich wszelkie ślady. Jeżeli tak, no to trzeba sobie pozostawić jakiś ślad. W różny sposób to czyniono. Widocznie na zdjęciu pułkownik Łukasz Cipniński z 4 Zarządu Głównego Organizacji Wolność i Niezawisłość koledze w celi na Mokotowie przekazał taką informację. Pamiętaj, że kiedy to ty przeżyjesz, a nie ja, to kiedy będą mnie zabierali na egzekucję, wezmę do ust medalię z Matką Boską i po tym mnie poznacie w przyszłości. Ja zawsze mówię, że to jest przekaz szczególny dla rodziny, ale także dla nas, dla tych wszystkich, którzy w Polsce takie działania poszukiwawcze podejmują. Bo co to oznacza? Ktoś zostawił ślad, bo wiedział, że po nim komuniści śladu nie pozostawią. Kogo mamy szukać? Mężczyznę. Mężczyznę w pewnym wieku, mężczyznę, który będzie miał w okolicy Żuchwy medal. Musimy być precyzyjni, musimy ten medalik odnaleźć. Musimy być na tyle dokładni, żeby go gdzieś nie przegapić w tym ogromie pracy. To jest jedno z takich wyzwań, przed którymi stoimy. A przecież nie tylko pułkownik Cipniński na jakiś taki wyjątkowy ślad mógł się zdecydować. Komuniści dokumentowali ofiary, ale nie dokumentowali miejsc, gdzie je grzebano. Tego nie robiono. To nie jest tak, Szanowni Państwo, że my możemy w IPN-ie pójść do jakiegoś gabinetu, sięgnąć na półkę, wyciągnąć napis łączka i wertować, gdzie ktoś jest pochowany. Takich dokumentów nie ma i nigdy nie było. A jeżeli ich nie ma, to szczególną rolę odgrywają dokumenty pośrednie. Między innymi fotografie lotnicze. Jest ich bardzo dużo. W latach 40., 50. cały obszar naszego kraju był fotografowany dla celów militarnych, gospodarczych. Są pewne braki, ale ogólnie możemy powiedzieć, że cały obszar był sfotografowany kraj. Dzisiaj, wyciągając te dokumenty, możemy odnaleźć interesujące nas miejsca. Z lewej strony ta ciemna plama to skraj cmentarza Osobowickiego we Wrocławiu. Z prawej strony dwie jasne plamy. Te jasne plamy to są właśnie miejsca, gdzie chowano więźniów z więzienia Kleczkowskiej we Wrocławiu. A więc zrobiono to już na terenie poligonu wojskowego, ale za terenem cmentarza. Nie jest to cmentarz, to jest obszar za. I dzisiaj, Szanowni Państwo, możemy powiedzieć, wiemy dokładnie, gdzie jest to miejsce, ale bez tego nie moglibyśmy określić, gdzie ono się znajdowało. Bez tego zdjęcia lotniczego byłoby to po prostu niemożliwe. Nie jestem w stanie pokazać Państwu wszystkich miejsc w Polsce, gdzie pracowaliśmy. Wybrałem szereg z nich, najważniejszych, które pokażą skalę problemu. Poznań, miejscowość Gądki, to jest koło Kurnika pod Poznaniem. W Poznaniu wykonywano egzekucje w taki specyficzny sposób. Więźniów wywożono do okolicznych lasów. To są ogromne, piękne lasy. To wiemy z wielu relacji.
Tam, gdzie strażnik uznał, że jest to dobre miejsce, samochód się zatrzymywał, więźnia puszczono przodem, w pewnym momencie strzelano w potylicę. Tam, gdzie upadł, został zakopywany. Ogromnie trudne miejsce do pracy. Myśmy tam byli wielokrotnie. I mogę powiedzieć, że w lasach kurnickich dotychczas nie znaleźliśmy nawet jednej kosteczki ludzkiej. A wiemy, że tam z pewnością wykonywano egzekucje. Tak, tylko w jaki sposób, Szanowni Państwo, dzisiaj po tylu latach odnaleźć pojedynczą modlitwę, nie szereg modlitw, nie rząd modlitw, tylko pojedynczą modlitwę, która jest oddalona od następnej o kilkaset metrów, może o kilka kilometrów. To jest niezwykle, niezwykle trudne. Prowadzimy tę pracę i będziemy je prowadzić, ale niech ten przykład poznański pokaże Państwu, jak jest to trudne zadanie. Mężczyzna najwyższy, Edward Taraszkiewicz, pseudonim Żelazny, to jego zwłoki mogli Państwo obejrzeć kilka minut temu, kiedy leżał na terenie siedziby Urzędu Bezpieczeństwa we Włodawie. Szczątków jego i jego podkomendnych szukaliśmy w Zakolu Bugu. W warunkach zimowych były pewne relacje, wydawałyby się, że są wiarygodne. I bardzo często jest tak, że wydaje nam się, że mamy dokument, mamy wiedzę, w oparciu o które możemy pojechać i rozpocząć pracę. Ale bardzo często wracamy z niczym. Nie powiem, że w większości przypadków, ale często. Okazuje się, że na miejscu, że pomyłka nawet o pół metra niestety powoduje, że jesteśmy skazani na porażkę. Działania z tamtego roku, działania w Białymstoku, wykonywane w warunkach wyjątkowych, lato, upał, na początku były prace georadarowe, a potem były prace ziemne. Dlaczego przy więzieniu? W Białymstoku, inaczej niż w całej Polsce, uznano, że ze względu na liczbę wykonywanych tam w Białymstoku właśnie wyroków śmierci i znaczenie tych ludzi dla lokalnej społeczności, istnieje ogromne ryzyko, że jak się będzie ich chowało gdzieś na lokalnych cmentarzach, to dojdzie do różnego rodzaju demonstracji. Żeby tego uniknąć, uznano, że najlepszy teren do takich właśnie działań to będzie obszar zaraz za murem więziennym. I tak właśnie robiono. Tam, Szanowni Państwo, zwłoki zaczęły pojawiać się w lipcu tamtego roku. Dzisiaj jest to trenażer, czy do niedawna trenażer dla psów. Ten budynek w kolorze jasno-zielonym to jest budynek chlewni, a zaraz za nim i obok wielkie skupiska szczątków ludzkich. I nie powiem Państwu dzisiaj, że są to szczątki wyłącznie ofiar komunizmu, bo to byłoby nieprawdą. Ale początek działań, które tam zostały wykonane, robione były po to, żeby odnaleźć szczątki ofiar komunizmu. Inne miejsce, sądzę, że każdy z Państwa słyszał o oddziale Bartka Narodowych Sił Zbrojnych Henryka Flamego. 200 ludzi latem roku 1946 wymordowano w wyjątkowy sposób. Do oddziału wprowadzono dwóch agentów. Ci agenci mieli uchodzić za przedstawicieli Zachodu, generała Andersa. Bartek niestety uwierzył, że tak jest. Tych ludzi miano przerzucić na Zachód, na szkolenie, za granicę, tam mieli służyć. Uwierzyli, że tak się rzeczywiście stanie. Punktem etapowym miała być Opolszczyzna. Wymordowano ich w trzech różnych miejscach na terenie województwa opolskiego i śląskiego dzisiaj. Jedną z grup wystrzelono każdemu strzelając w potylicę i wrzucając do dwóch dołów. Dwie pozostałe grupy wysadzono w powietrze. Wysadzono w powietrze. Łącznie szukamy dzisiaj prawie 200 ludzi tylko z tego jednego oddziału, leżących gdzieś tam w nieznanych miejscach na terenie Opolszczyzny i województwa śląskiego. Wiemy, gdzie przyjęto jedną z tych grup. Przyjęto w tym właśnie budynku. Tam przebrani za lokalnych partyzantów ubecy z Katowic przygotowali kolację. Przy kolacji był alkohol, była to wódka. Partyzanci nie wiedzieli jednak, że wódka była zatruta środkami nasennymi przez lekarza Urzędu Bezpieczeństwa z Katowic. Trzecia, czwarta rano, kiedy mężczyźni są zmęczeni, w głębokim śnie i otumanieni alkoholem i środkami nasennymi, następuje atak. Potem przeprowadzono ich w miejsce, które jest zaznaczone tutaj obwódką, na polanę śmierci. Tam wprowadzono ich do takiej baraniarni i wszystkich wysadzono w powietrze. Fundamenty baraniarni znaleźliśmy. Wprowadzono ich tam, gdzie wciśnięto, musieli stać bardzo blisko siebie i
wysadzono w powietrze. Jeżeli tak się stało, to my te szczątki powinniśmy znaleźć, a ich nie ma. Przebadaliśmy całą polanę, wykonaliśmy tysiące odwiertów w pobliżu tej polany i znajdujemy szereg rzeczy, które z pewnością należały do partyzantów. Znajdujemy ryngrafy, one są zniszczone, ale są. Znajdujemy fragmenty oprzyrządowania wojskowego, fragmenty butów. Wszystko to się zgadza. Wiemy, że ich tam wymordowano, ale nie ma szczątków. Dlaczego? Naszym zdaniem ci, którzy dopuścili się tej zbrodni, szczególnie w miejscowości Barut, mieli świadomość, że popełnili błąd. Zrobili to w pobliżu dwóch wsi, w pobliżu też drogi. Siła wybuchu była tak duża, że szczątki, ręce, nieraz też głowy, wisiały na drzewach. To spowodowało, że oni szybko starali się zatrzeć ślady po tym, co zrobili. Na pewno te szczątki, albo tą maść, która tam pozostała, wybrano z tego miejsca i przywieziono do lasu. Te lasy są przeogromne, to są tysiące hektarów. W którym miejscu, do dzisiaj nie wiemy. Ale wydaje mi się, że wcześniej czy później natrafimy na to miejsce, nawet jestem przekonany. To jest kwestia tylko pewnego czasu. Mam nadzieję, że przełomem w tych poszukiwaniach jest to, co stało się w pobliżu dawnej posiadłości Scharfenberg, w szambie, które było przy pałacu, bo to, co Państwo mogą zobaczyć, to jest szamby przypałacowe. Udało się odnaleźć szczątki co najmniej 25 młodych ludzi. Mówię co najmniej 25, bowiem nie znaleźliśmy szkieletów. Znajdowaliśmy tylko to, co Państwo mogą tu zobaczyć. Kości, różnego rodzaju kości. Licząc charakterystyczne kości, prawie lewy obojczyk, prawa lewa pięta, możemy powiedzieć nie mniej jak 25. Niektóre czaszki, a jest ich bardzo niewiele, noszą ślady po właśnie kulach. Współczesne metody pozwalają, Szanowni Państwo, na użycie techniki. Ta technika daje możliwości coraz większe, coraz lepsze. Pokazuje zagłębienia, pokazuje wypukłości, pokazuje te różnice w terenie, których poszukujemy. Wrocław. Cmentarz Kosobowicki we Wrocławiu. To jest jedyne miejsce, Szanowni Państwo, w naszym kraju, gdzie kwatery ofiar komunizmu lat 40. i 50. nie zostały przekopane. W żadnym innym mieście w Polsce już takiej sytuacji nie ma. W latach 60., 70. i 80. przeznaczono je do ponownych pochówków. We Wrocławiu na szczęście stało się inaczej. Ale niewiele brakowało, aby i tam doszło do takiej niwelacji. To pokazuje to zdjęcie. Na pierwszym planie, Szanowni Państwo, mamy nagrobek, wydawałoby się zwyczajny, Marian Natywo. Marian Natywo był katem w więzieniu przy Kleczkowskiej. To on strzelał do więźniów. Jest na szeregu protokołach wykonania kar śmierci. A zaraz za tym dębem to jest pole więziennych pochówków. 1987 rok. Gdyby komunizm w Polsce jeszcze trwał 3-4 lata dłużej, nie byłoby tego miejsca. Marian Natywo mógł się położyć gdzieś tam dokładnie, na której jest swoich ofiar. Jeżeli nie ma dokumentów, jeżeli kwatery, Szanowni Państwo, dawne więzienne zostały przekopane, no to skąd wiadomo, gdzie szukać? Przecież na dawnym miejscu pochówków są już nowe. Liczymy na to, Szanowni Państwo, że ci, którzy dokonywali tych pochówków, nie mogli zrobić tego w sposób precyzyjny. Musieli się mylić o pół metra, o 20 cm, o 60 i na te właśnie różnice liczymy. Często mamy rację. To pokazuje chociażby to zdjęcie wykonane na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. Dziś jest to teren, jak widać, gdzie jest alejka cmentarna pomiędzy dwoma rzędami grobów, w tamtych latach pochówki więzienne. A to już Warszawa, cmentarz przy Wałbrzyskiej na Służenie. Kiedy przyjechaliśmy w tamtym roku, jest taki oto obraz. Co z niego widać? No, zwyczajny cmentarz. Gdzie zacząć? Od którego miejsca? Znowu fotografia lotnicza z lat 40. pokazuje. W 45. nie ma niczego za cmentarzem. Są czyste pola. A w 47. jest ponad 90 grobów ziemnych ustawionych w takim trójkącie. To jest ten trójkąt, który po naniesieniu na współczesną mapę daje nam podstawę. Tu trzeba szukać. Kiedy rozpoczynamy pracę, no to największe miejsce, najszersze, gdzie mogliśmy pracować, miało 1,10 m szerokości. To jest wszystko. Wszędzie tam mamy współczesne pomniki.
i bardzo małą przestrzeń do działań poszukiwawczych. A pod spodem są szczątki, jest ich dużo. Natrafiliśmy łącznie na 23 szkielety ludzkie. Wydobyliśmy tylko 4, bo tylko 4 mogliśmy podjąć w całości. Pozostałe albo były do pasa, albo od pasa pod pomnikami współczesnymi. Nie można ich podjąć. Nie można ich teraz po latach, po tym jak się ich odnalazło, ponownie dzielić. W jakim celu mielibyśmy to robić? Ale mamy takie obrazy jak tutaj, kiedy mamy do czynienia z fragmentami nóg co najmniej pięciu ludzi. Oznaczyliśmy to miejsce, zbadaliśmy to, co mogliśmy zbadać i czekamy na możliwości następne. Niekiedy obrazy, które były przed nami, były szokujące dla każdego, mimo że obrazy, gdzie są kości i czaszki, są dla nas codziennością. Natrafiamy na przykład na człowieka, czaszkę, fragmenty kości, które są na głębokości 20 cm. I widzimy, gdzie one są. One są przy współczesnej ławeczce. Ktoś współcześnie, kopiąc ławeczkę dla siebie, dla własnej wygody, natrafiając na te szczątki, nie przejął się za bardzo. I jak widać, nie przeszkadzało mu to przez cały ten czas. Szanowni Państwo, działania sprzed kilku lat. Szczecin 2008 rok. I tam największy cmentarz w tym mieście. Na tym cmentarzu poszukiwaliśmy członków grupy bojowego oddziału armii. To jest jeden z tych oddziałów współpracujących z majorem Łupaszką. Działania wykonane tam, na miejscu, symulacja, w jaki sposób człowieka uśmiercono. 2 strzały. Wrocław, cmentarz osobowicki. Działania w roku 2011-2012. Łącznie w ciągu ponad pół roku pracy odnaleziono szczątki 299 więźniów. Niezależnie od tego jeszcze ponad 150 osób narodowości niemieckiej, bowiem cmentarz czy kwatery te więzienne, przynajmniej w części, wchodziły w latach 40. na stary cmentarz niemiecki. Stąd taka sytuacja. Niekiedy, Szanowni Państwo, więźniowie mieli ciągle związane ręce, tak jak na tym obrazie. Widzimy jednak człowieka, który jest pochowany w jakimś układzie, układzie anatomicznym, ma jakąś skrzynię. To nie możemy mówić o trumnach, ale o skrzyniach. I to we Wrocławiu było prawidłowością. Tam jednak rzadkością była sytuacja, kiedy nie mieliśmy trumny albo mieliśmy więcej niż jednego człowieka. W Warszawie, na Łączce, byliśmy zdziwieni, kiedy była taka sytuacja, że ktoś miał trumnę i był pojedynczo pochowany. I to miejsce najważniejsze w naszym kraju. Łączka, kwatera EU na cmentarzu Chowanskowskim Wojskowym w Warszawie. Dlaczego ono jest najważniejsze? Szanowni Państwo, bo nie mamy w Polsce innego miejsca, gdzie na stosunkowo niewielkim obszarze, kilkuset metrów kwadratowych, pochowano osoby o powszechnie znanych nazwiskach. Takich jak generał Fieldor, Pilecki, major Łupaszka, Dykutowski i major Dykutowski Zapora. Wszyscy oni leżą w tym miejscu. Działania na początku oczywiście nieinwazyjne. Potem analiza dokumentów, źródeł. Fotografia wykonana w 1957 roku. Kilkadziesiąt metrów od łączki. To jest fotografia, która pokazuje wyjątkowy moment. Moment, kiedy doprowadzono to cud w warunkach polskich tamtego okresu do ekshumacji szczątków słynnego generała Krzyżanowskiego Wilka, ostatniego dowódcy okręgu wileńskiego Armii Krajowej. Podkomendni, wykorzystując chwilę odwilży w naszym kraju, usiłowali go odnaleźć. Udało im się to zrobić i doprowadzili do ekshumacji. A to zdjęcie dla nas jest szczególnie ważne. Dlaczego? Bo ono pokazuje ten proces z połowy lat 50. niwelacji terenów, nałożenie na łączkę i sąsiednie kwatery ogromnej ilości ziemi i piachu. To powoduje, Szanowni Państwo, że my dzisiaj na łączce znajdujemy szczątki na głębokości 2,5 metra. Przecież nie na takiej głębokości wtedy byli chowani. To zupełnie inne głębokości. Wtedy było 70 metrów, czasem nawet 50. I znowu fotografie lotnicze, bez których nie poradzilibyśmy sobie.
Na tej wykonanej w 1955 roku widzimy, Szanowni Państwo, z lewej strony kilka takich pionowych, ciemnych linii. Te ciemne linie są to rzędy grobów więziennych. Jasna plama na samej górze zdjęcia to są z kolei te prace niwelacyjne, to jest nałożenie tej ziemi z połowy lat 50. Tych ludzi, których grzebano na łączce, nie wciągano w żadną dokumentację cmentarną. Ich nie ma w dokumentacji pochowanych na Powązkach. Co ciekawe, tacy ludzie jak Aleksander Krzyżanowski-Wilk, zmarł w więzieniu, jest w księdze cmentarnej. Rodowicz Anoda, zamordowany na MBP, jest w księdze cmentarnej. Ale tych, których tracono w całych wyroków sądowych, nie wciągano w żadną dokumentację i grzebano na łączce. Kiedy dzisiaj obraz z tych zdjęć lotniczych nanieślibyśmy na współczesne zdjęcie, uzyskujemy taki oto kształt. Ciekawy. Od razu powiem, że ta linia, która biegnie wzdłuż współczesnego muru, to nie są pochówki więzienne, to są pochówki sanitarne. Tam znajdowaliśmy Niemców, tam znajdowaliśmy różne szczątki ze szpitali i ludzi pochowanych na zlecenie opieki społecznej. Ale to nie koniec problemów z Łączką. Bo na samej Łączce, Szanowni Państwo, i w pobliżu Łączki, najbliższe kwatery, to jest teren, gdzie znajdziemy wyjątkowo dużo nazwisk ludzi, których kojarzymy. Kojarzymy z tego, że wiemy, że pracowali w aparacie komunistycznego terroru. Pracowali w wymiarze sprawiedliwości, w Ministerstwie Bezpieczeństwa czy w informacji wojskowej. Między innymi Julian Price, Brystygierowa. Pułkownik Roman Kryże. Ponad 80 wyroków śmierci na swoim koncie. Ten ostatni miał jeszcze w słynnej aferze mięsnej w latach 60. I działania na Łączce pierwsze ekshumacyjne z 2012 roku. Już wtedy wiedzieliśmy, że to jest początek tych naszych prac, że trzeba będzie tą drogę asfaltową, która jest widoczna na zdjęciu, rozebrać, bowiem szczątki, które odnajdywaliśmy, wchodziły nam pod tą drogę asfaltową, aż w kierunku muru. Kolejny problem. Drzewa, które tam rosły. Trzy potężne modrzewie, które się w sposób wyjątkowo ścisły, z niektórymi szczątkami wzrosły, tak jak na tym zdjęciu. Albo tak jak na tym obrazie, gdzie kiedyś maleńki korzonek wszedł przez otwór wylotowy po kuli, rozrósł się wzdłuż czaszki, wzdłuż kręgosłupa. W jaki sposób w tej chwili oddzielić ten korzeń od tych szczątków? I praca naszych specjalistów. Dużą część stanowią kobiety. Dlaczego? Bo one są dokładniejsze niż my, mężczyźni. Są precyzyjniejsze. My jesteśmy w porywach tacy, a kobiety takie są. A w tych naszych pracach to jest szczególnie, Szanowni Państwo, ważne. Widzimy tutaj młodą panią, która stara się doczyścić poszczególne szkielety. Przyjęliśmy zasadę. Nie poszukujemy grobów masowych. Poszukujemy szczątków pojedynczego człowieka. Żeby można je odnaleźć, potem zidentyfikować, nie możemy podejmować ich kurtem. 8 sztuk. To niemożliwe. Nie po to robimy. Żeby móc odnaleźć tego człowieka i zidentyfikować, potrzebna jest właśnie bardzo dokładna, ta precyzyjna, mrówcza praca w trudnych warunkach. W pierwszym etapie niektórych szczątków nie udało się wydobyć, bowiem ich szczątki były znalezione gdzieś tam w pewnych fragmentach. Tak jak tutaj widzimy fragment tylko głowy, ale przecież większość szkieletów wchodzi pod chodnik. Ten chodnik został rozebrany z czasem. Dół, w którym znaleźliśmy szczątki 9 mężczyzn. To największa liczba znaleziona w jednym dole. Te kolorowe karteczki, które Państwo mogą dostrzec, to jest ta jedna z metod tego, żeby poszczególne szkielety od siebie oddzielić. I tu powrócę do głębokości pochówków. Jak oddzielilibyśmy te 1,5 metra tej nawiezionej ziemi, okazałoby się, że głębokość pochówku była bardzo płytka, tak jak tutaj. Ta dłoń skazańca jest na sklepieniu grobu, to jest 60 cm, nie więcej, 70. Ale przecież ci, którzy przygotowali te doły, nie męczyli się, szczególnie w warunkach zimowych, żeby schodzić do większej głębokości. Przy niektórych szczątkach znaleźliśmy fragmenty gazet.
Gazety były zawsze w okolicy głowy. Dlaczego gazety? Skąd ta makulatura w takich miejscach? Przy strzale w potylicy, szanowni państwo, jest masę krwi. Ci, którzy strzelali, potem musieli też te zwłoki z piwnicy po schodach wynosić ten samochód, ładować, a potem sprzątać po sobie. Żeby ułatwić sobie pracę, jak się zastosowało owijanie głowy gazetą, to tej krwi było mniej. Stąd mieliśmy dużo potem takich właśnie fragmentów. Niektóre wyrazy, tak jak radziecki czy Stalin, są ciągle jeszcze do odczytania. Bodajże w 8 przypadkach udało się odnaleźć rzeczy osobiste należące, o charakterze religijnym należące do skazańców. Mieliśmy w 2 przypadkach Matkę Boską Kodeńską, 2 groby koło siebie i 2 mężczyzn. Podejrzenie, że mogą być to chłopcy z południa Podlasia albo z północnej Lubelszczyzny. Oczywiście jest to pewien trop, to w żaden sposób nie przesądza o wynikach naszych prac. Przy zastosowaniu kodeńskiej metody powstają naprężenia, które niszczą czaszkę, która się rozkłada na szereg fragmentów. Doktor Szloszkowski skleja pieczołowicie każdy z tych fragmentów po to, żebyśmy mogli określić, którędy kula weszła, którędy wyszła. Czy był to jeden strzał, czy były to strzały wielokrotne. Na miejscu równolegle z pracami, zresztą nie tylko na miejscu, ale równolegle z pracami poszukiwawczymi, staramy się docierać do rodzin ofiar komunizmu po to, żeby od nich zabezpieczyć materiał genetyczny, bez którego nie możemy określić imion i nazwisk naszych bohaterów. A na tej fotografii moment, kiedy pani Józefa Pilecka pozostawia materiał genetyczny w bazie. A to już zdjęcie z 2 etapu naszych prac. Udało nam się rozebrać, szanowni państwo, tą drogę asfaltową, która dokładnie na pół przecina pole więzienne. A droga asfaltowa została zbudowana kiedy? Na początku lat 60. Dokładnie po środku pola więziennego. Kiedy rozkopaliśmy cały ten obszar, znajdowaliśmy, jak widać, idealnie prawie rzędy pochówków. I na tej niewielkiej przestrzeni, widocznie na zdjęciu, mieliśmy ponad 80 ludzi. Tylko na tej przestrzeni. I dochodzimy znowu do ściany współczesnych pomników. Tych z lat 82-84. Bo w tychże latach 82-84 uznano, że tam trzeba pochować ludzi zasłużonych dla władzy komunistycznej. Ja nie mówię, że są tam wyłącznie ludzie z bezpieki i wyłącznie ludzie z informacji wojskowej, ale jest ich tam szczególnie dużo. Oczywiście, że są inżynierowie, są lekarze, są ludzie nauki, którzy nosili mundur i jakby nie byli za bardzo represji. I tak, ale to miejsce było przewidziane dla ludzi zasłużonych dla władzy komunistycznej. I dzisiaj dochodzimy do tego momentu, kiedy nasze prace stanęły w tym miejscu. Dalej już pójść nie możemy. To są szczątki człowieka, którego już państwu pokazywałem. To jest ten, który był pod chodnikiem, którego nie mogliśmy wydobyć w pierwszym etapie. W drugim etapie, jak zdjęliśmy chodnik, okazało się, że ciągle jeszcze miał związane ręce. A to obrazy zwyczajne z łączki. Zwyczajne, to znaczy takie, na które natrafialiśmy każdego dnia. Któregoś dnia znaleźliśmy dół, w którym było 6 mężczyzn. Pomyśleliśmy o tym samym, że być może natrafiliśmy właśnie na pułkownika Cieplińskiego. Mamy medalik, mamy to umiejscowienie. Wydaje się, że to jest oczywiste, ale trwało to krótko, kilka godzin. Okazało się, że ci ludzie to są młodzi mężczyźni w wieku od 19 do powiedzmy 25 lat, nie więcej. A tymczasem grupa pułkownika Cieplińskiego i on sam to są ludzie, czy byli ludzie w wieku od 35 do 49 lat. To zupełnie inny przedział wiekowy i to jest dla specjalistów z zakresu antropologii czy medycyny sądowej oczywisty dowód na to, że mogą być to oni. Rzędy pomników więziennych wchodzą nam pod współczesne pomniki. Te wolne obszary, które są widoczne na zdjęciu, one zostały przekopane przez nas, przeryte, przywiercone. Wiemy, że wszędzie tam wychodzą nam kości. Na pewno są szczątki więźniów dalej na tym obszarze, aż do muru. Ilu nam dzisiaj brakuje? Ponad 90. Oni są tam z całą pewnością. Jest tylko problem, w jaki sposób, jaką metodą, czy metodami doprowadzić do realizacji tych prac. Wiadomo, że trzeba to zrobić i to zrobimy.
ale na razie jest to problem nie tylko organizacyjny, nie tylko naukowy, ale także polityczny. No i to trzeba wprost powiedzieć. Fragment z naszych działań, kiedy prowadzimy wiercenia. I dzień, jeden z wielu, wydawałoby się na Łączce, ale dzień taki wyjątkowy, bo to jest początek prac przy pomniku, który do niedawna jeszcze na Łączce stał. Tam rozpoczynamy pracę w pewnym dole, też metr szerokości. W środku było 8 mężczyzn ułożonych tak w stosunku do siebie w taki sposób. Wydawało nam się, że są to, czy mogą być to żołnierze niemieccy, bowiem tam mieliśmy wiele fragmentów mundurów niemieckich, guzi charakterystyczne. Do pewnego momentu, kiedy wykonaliśmy badania genetyczne, okazało się, że jest to grupa majora Kielnia Dygutowskiego Zapory, Sandynica i jego podkomendni. Dzisiaj mogę powiedzieć, że z tych 8 ludzi tożsamość 7 już na szczęście poznaliśmy. Sam pan major i tu problemy, które mieliśmy z jego identyfikacją, to dzięki rodzinie, która jest dzisiaj z nami tutaj, za to dziękuję. Uzyskaliśmy zgodę na to, żeby pobrać materiał genetyczny ze szczątków rodziców. Gdybyśmy tego nie uczynili, nie dałoby się w sposób taki absolutnie pewny, naukowy powiedzieć to, co możemy dzisiaj powiedzieć, że prawdopodobieństwo, które zostało określone poprzez badania genetyczne, wynosi 99,16 po przecinku. Gdyby nie to, nie moglibyśmy powiedzieć, że to jest pewnością pan major. Pułkownik Stanisław Kosznica, ostatni dowódca Narodowych Sił Zbrojnych. A to w sposób, w jaki komuniści potraktowali jego zwłoki. Komandor Stanisław Mieszkowski. Jeden z tej grupy 19 oficerów Wojska Polskiego straconych w latach 50. I działania, szanowni państwo, które pokazujemy, likwidujemy tą drogę asfaltową. Pod tym prostokątem zaznaczonym na asfalcie znaleźliśmy kogo? Majora Zygmunta Szędzielarza, pseudonim Łupaszko. Nasz słynny partyzan, nasz słynny Łupaszko leżał w takim miejscu. Został rzucony inaczej niż major Zapora, który był najgłębiej. Majora Łupaszkę rzucono na samą górę i pod nim było 3 innych mężczyzn, a on twarzą do ziemi na samej górze. Razem z nim Henryk Borow-Wybrowski, jego jeden z najbliższych współpracowników. To jest zdjęcie jeszcze z czasów, kiedy był szczęśliwy na terenie Wileńszczyzny ze swoją żoną. Ich zdjęcie ślubne i moment, który ja przynajmniej będę zawsze pamiętał, to jest chwila, kiedy udało się przekazać żonie taką informację właśnie, że znaleźliśmy szczątki w miejscu pochówku jej męża. Pani mieszka w Gdańsku. I słynny major Zygmunt Szędzielarz Łupaszko i tyle, co po nim z czasem pozostało. Pan major był mężczyzną wysokim, szczególnie na tamte warunki. Miał 178 cm wzrostu. A znajdujemy jego czaszkę, która jest przestrzelona w taki wyjątkowy sposób. Wlot znajduje się nie u podstawy czaszki, jak zazwyczaj, nie gdzieś z boku, tylko znajduje się bardzo wysoko. Wylot gdzieś w okolicy ust. Co to oznacza, szanowni państwo? Pan major musiał być w pozycji niższej niż ten, który strzelał. Potwierdzałoby się to, o czym mówili wielokrotnie kombatanci, że na Mokotowie więźniów puszczano do pomieszczenia takiego piwnicznego, kiedy skazaniec schodził po schodkach, strzelano mu w potylicę. Nie da się inaczej wytłumaczyć takiego umiejscowienia bloku pocisku w przypadku wysokiego mężczyzny. Inny szczególny moment, bo chwila, kiedy pani Lidia Eberle-Lwow, narzeczona pana majora, dostaje dokument stwierdzający, że są to szczątki jej narzeczonego. Komuniści Inkę, słynną na nutę siedzi Kówne, sanitariuszkę 5. Brygady, oznaczyli na tym zdjęciu numerem 5. Jej szczątków poszukiwaliśmy w Gdańsku, na cmentarzu garnizonowym. Potężny cmentarz. Gdzie szukać? Jest jeden wyjątkowy dokument. Dokument z roku 1946, kiedy nie wiadomo dlaczego, może w chwili słabości, naczelnik więzienia w Gdańsku odpisał na
pismo wdowy o Feliksie Semanowiczu Zagończy. Powiedział, że napisał, że został pochowany na cmentarzu garnizonowym pod numerem 137, ale nie określił kwatery. Więc cmentarz tak, numer, ale nie mamy kwatery. Na szczęście, Szanowni Państwo, dla nas na kwaterze, którą widzimy na zdjęciu, zachował się jeden grób z lat 46-47. W zasadzie trzy, ale jeden jest najlepiej udokumentowany. Ten najlepiej udokumentowany grób to grób straconego porusznika Adama Dedio. Widzimy komin daleko, daleko, widzimy dwa drzewa. Po wizji lokalnej stwierdzamy, wiemy, w którym miejscu zostało to zdjęcie zrobione. Wiemy też, że ten grób jest utrzymywany do dzisiaj. On stanowił w naszych poszukiwaniach punkt odniesienia. Liczyliśmy się z tym, że grób może być przesunięty. Istotnie, był przesunięty o kilka metrów. Ale to jest kilka metrów, a nie kilkaset metrów. I to, Szanowni Państwo, spowodowało, że te działania na cmentarzu przy Jełuda w Gdańsku rozpoczęliśmy. Znowu bardzo trudne warunki. Nie ma miejsca. I wszędzie potężna ilość gruzu. Niekiedy dochodziliśmy do głębokości 2 metrów i ciągle był gruz i dalej już nie mogliśmy pracować, bo już sprzęt prawie posprzęgł. Przestrzeni do pracy jest niezwykle, niezwykle mało. Jak tego gruzu jest dużo, to widać chociażby z tego zdjęcia. Ale szczątki zaczęły wychodzić. One zaczęły nam wychodzić na głębokościach różnych. 1,5 metra, ale też płycej. To, co Państwo mogą zobaczyć na tym zdjęciu, pokazuje taki wyjątkowy dzień. Dzień, kiedy odnaleźli się na głębokości 49 cm. Bo to, co możecie Państwo zobaczyć od chodnika do szczątków tych ludzi, to jest 49 cm. Znajdujemy szczątki 4 ludzi. Szczególne znaczenie dla nas miało to odkrycie środkowej części. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie pozostałe jamy grobowe były wykopane, czy inaczej wykute jakby w tym w gruzie, pojedynczo dla pojedynczej trumny, czy półtrumny. W tym przypadku udało się odnaleźć jeden dół, w którym obok siebie wtedy umieszczono 2 trumny, czy półtrumny. Z lewej strony mamy osobę z przestrzeloną czaszką. Z prawej strony także z przestrzeloną czaszką. Z lewej strony mamy kobietę, bardzo młodą kobietę, przy której nasz medyk sądowy znajduje ząb mleczny. Z prawej strony, czyli to jest kobieta w wieku 17-18 lat, to jest taki przedział, mniej więcej. Z prawej strony znajdujemy mężczyznę, który ma wzrost około 165, ma przestrzeloną głowę i jest starszy od niej, ale o kilka lat. Znaczy, to nie jest mężczyzna w średnim wieku, to jest mężczyzna w wieku około mniej więcej 25 lat. I kiedy, Szanowni Państwo, zastanawiamy się, kto to może być, to wszyscy myślimy oczywiście o tym samym. Ja dzisiaj Państwu publicznie na pewno nie powiem, że tak, Szanowni Państwo, to mamy potwierdzone już naukowo, że są to szczątki Danuty Siedzikówny Imki i Feliksa Semanowicza Zagończyka. Ale powiem inaczej. Będę bardzo zdziwiony, jak się okaże, że jest inaczej niż w tej chwili powiedziałem. Szanowni Państwo, na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku w latach 40. pochowano 10 kobiet. W Gdańsku, w więzieniu w Gdańsku stracono 10 kobiet. 9 to były Niemki, 1 to była Polka. Niemki zostały powieszone i ich szczątki zostały przekazane przez zwłoki potem do zakładu anatomii. Jedna jedyna pochowana na tym cmentarzu to była Danuta Siedzikówna Feliksa. Nie było innej kobiety. Znajdujemy kobietę, która ma około 18-19 lat, której wzrost, uzębienie, wiek pasuje do Danuty Siedzikówny Feliksa. Oczekujemy na wyniki badań genetycznych po to, żebyśmy mogli się wtedy już otwarcie cieszyć. Badania na miejscu. To w jaki sposób została uśmiercona strzał, Szanowni Państwo, w głowę. W obu przypadkach żadnych wątpliwości tutaj nie mamy. Często zdarza się tak, że uznajemy, że działania, które wykonujemy,
wykonujemy w ostatnim momencie. Tak było też w Gdańsku. Dzisiaj kwatera, na której prowadziliśmy pracę, należy do kombatantów. Dla ludzi zasłużonych dla Polski. Dla achowców, dla powstańców. I tam odbywają się współczesne pochówki. Proszę zwrócić uwagę, po prawej stronie mamy grób drewniany. Został pochówek dokonany tam w marcu tego roku. Następny pochówek odbył się, szanowni Państwo, na przestrzeni, gdzie znaleźliśmy tą młodą kobietę i tego mężczyznę. Gdybyśmy nie zrobili tych działań w tym roku latem, nie trafilibyśmy tam na te szczątki. Rozmawialiśmy z grabarzami. Pytaliśmy, panowie, czy znajdujecie tutaj szczątki, kopiąc te współczesne groby? Ani jedne. W żadnym przypadku. Nie możemy im nie ufać, ale robimy swoje. Mamy swoje zasady. I dobrze, że nie ufamy, bo się okazuje, że za każdym razem trzeba sprawdzać. Moim zdaniem, nie tylko moim, natrafiają grabarze przy współczesnych pochówkach, bo oni mogą nie natrafiać na szczątki więźniów, ale niestety traktują je tak jak przeszkodę, czyli jak korzeń, jak kamień, który trzeba jakoś usunąć. Widzimy tutaj, w jaki sposób przebiega ten rząd pochówków więziennych. Idzie w kierunku skraju cmentarza. Nie mamy wątpliwości, że są to pochówki więzienne z lat 40. Mława, blisko Warszawy. Zdjęcie ludzi zamordowanych w lipcu 53. już Państwu pokazywałem. Wiemy, które to jest miejsce. Wiemy prawdopodobnie, że jest to ten garaż. Prowadzimy pracę, na razie nie znajdujemy. Tyle tylko, że tego obszaru do przebadania jest bardzo dużo. To są miejsca, które wymagają prac rozbiórkowych. Trzeba rozebrać, fundamenty trzeba rozebrać. Inaczej do szczątków tych ludzi dotrzeć się po prostu zwyczajnie nie da. Wracamy na Łączkę. To jest, szanowni Państwo, zdjęcie z września tego roku. Niewiele jest przestrzeni, która jeszcze jest przez nas nieprzekopana. Teraz już mogę powiedzieć, nie ma jej w ogóle. Była pewna wąska przestrzeń pomiędzy dwoma komunistycznymi pomnikami pod samym murem. To widać na tym zdjęciu. Kiedy to miejsce badamy, natrafiamy na szczątki więźnia. To jest kolejny człowiek z tych, którzy został pochowany na Łączce. I szanowni Państwo, tak jak jest ta płyta cienna, zaczynają się już te sanitarne, te szpitalne pochówki. A więc jest to ostatni wszędzie więziennych pochówków. Człowiek, który jednocześnie wskazuje nam, gdzie kończył się ten obszar więziennych pochówków. Znowu wrzesień, już teraz październik tego roku. Był tam do niedawna na Łączce pewien pomnik. Były nawet dwa pomniki. Rodzina jednego ze straconych i drugiego bardzo chciała mieć jakikolwiek ślad po swoich bliskich. Wierzyli od grabarzy, że jest to to miejsce. Wykupili te miejsca jakimś cudem, własnym uporem. Doprowadzili do tego, że były tam dwa pomniki. Widać dalej Tadeusza Leśnikowskiego i z tej strony słynnego Jędkiewicza. I teraz, proszę Państwa, ten grób zostaje przeniesiony. Jerzego Jędkiewicza. Zostaje rozebrany, rodzina się zgadza, przeniesiony w inne miejsce. Kiedy rozbieramy całą podmurówkę pod ten grób, co widzimy? Widzimy, w jaki sposób grabarze traktowali przy budowie tego pomnika z szczątki więźniów. Zostały ucięte w połowie, nawet nie w połowie, w wysokości klatki piersiowej. Wszystko to, co zostało odcięte z tej części, myśmy znaleźli dalej za tym grobem. W taki sposób traktowano więźniów. To jest też dowód na to, szanowni Państwo, że odnajdując w przyszłości tych pozostałych 90, obrazy, które będą przed nami, będą takie dokładnie, nie mam najmniejszych złudzeń, że nie będziemy odnajdywali pełnych szczątków. One będą w większości zniszczone. Trzeba sobie z tego zdać sprawę. Gdzie dzisiaj są szczątki naszych bohaterów? Tych odnalezionych w Warszawie, głównie na Łączce. One znajdują się na cmentarzu północnym, w Chłodni, w takim stanie. Ktoś może powiedzieć, że no, dobre miejsce. Ale proszę Państwa, mówimy o szczątkach naszych bohaterów. Bohaterowie zasługują na miejsce godne, zasługują na panteon. Mam nadzieję, że stanie na Łączce. Od dwóch tygodni słyszę, że został konkurs ogłoszony na budowę panteonu na Łączce. Jeżeli tak się stanie, to dobrze i chciałbym, żeby tak było, bowiem sytuacja, w której od dwóch lat
bohaterowie spoczywają w chłodni, w moim przypadku jest nie do przyjęcia, nie potrafię się z tym pogodzić. I na koniec kilka słów, które zawsze staram się powiedzieć o wolontariuszach. O tych, którzy na co dzień nie są członkami zespołu, ale chcą mieć osobisty udział w tych naszych pracach. Są dzisiaj wśród nas tutaj. Pani Monika, pan Marek, kibice Legii Warszawa, kibice Śląska Wrocław i wielu innych klubów, nie tylko zresztą piłkarskich. Nie ma miejsca, szanowni państwo, gdzie pracujemy i nie ma wolontariuszy. Są. I są to ludzie młodsi i starsi, są księża i są rodziny. To niezwykle piękne, budujące dla nas, bo to świadczy, że działanie, które wykonujemy, ma nie tylko taki naukowy charakter, jest czymś znacznie więcej, jest pewną ideą, pewną wartością, przy której grupuje się bardzo wielu ludzi. To zdjęcie z Jawora na Dolnym Śląsku, to już Warszawa i Łączka. I pani Monika, która pracuje przy wkładaniu szczątków do Trumienki. A tu, szanowni państwo, Gdańsk. Proszę zwrócić uwagę na liczbę ludzi, którzy tam pracują. I zapewniam państwa, że są to ludzie nie tylko z Polski. Ludzie, są to Polacy, którzy przyjeżdżają z zagranicy, z Wielkiej Brytanii. Był ktoś z Niemiec. Ktoś, kto bierze urlop po to, żeby być w Polsce i móc osobiście pracować w takich wyjątkowych miejscach. Po wielu już latach realizacji tego projektu nie powiem, że my go kończymy. Nie odważyłbym się czegoś takiego powiedzieć publicznie. Skala problemu jest przeogromna. Wszędzie tam, gdzie były siedziby Urzędu Bezpieczeństwa, informacja wojskowa, gdzie były więzienia i obozy, gdzie było podziemie niepodległościowe, wszędzie tam są takie miejsca, które powinniśmy odnaleźć. To jest nasz obowiązek, naszego społeczeństwa. Pracy przed nami jest bardzo, bardzo dużo. Sądzę, że to jest jeszcze wiele lat. Przeszkód jeszcze więcej niż tych lat. Wierzę, że udaje się wszystkie pokonać i że te prace będą mogły być kontynuowane. Każde społeczeństwo na świecie czci swoich bohaterów. My, żeby ich uczcić, musimy najpierw ich odnaleźć. To robimy. Mam nadzieję, że będziemy mogli robić dalej. Dziękuję państwu. Mam nadzieję, że tak się nie stało. To takie moje drugie pytanie.
Tu jeszcze chcę Państwu powiedzieć w odniesieniu do Panteonu. No, Pan Prezydent obiecywał, nasz komitet nic nie obiecywał, ale to, co mogliśmy zrobić, to zasługa naszego przewodniczącego, pana Kazimierza Janowskiego, jego pomysł, cała realizacja, sfinansowanie, to był znaczek na pierwszą rocznicę odkrycia na Łączce, znaczek poświęcony właśnie żołnierzom wyklętym, tak? Co to jeszcze sprawy generała Inna? My, prowadząc te wszystkie poszukiwania na całym świecie, dodaliśmy do informacji, że generał Mir jest pochowany na Wałbrzyskiej. Złożyła księdza prałata Maja, pani generałowa Sawacka, oświadczenie, że kiedy przekupiła, ponieważ generał Mir byli w jednym dniu straceni, ona przekupiła tych strażników ciężkimi pieniędzmi, zabrała zwłoki męża i według tego, co ta pani powiedziała i na piśmie zostawiła, pod zwłokami jej męża miał być generał Mir, a znali się dobrze, bo bywali u siebie, więc ta informacja przy poszukiwaniach 20-letnich naszego komitetu wydawała się być najbardziej prawdopodobną. No i dzięki również pomocy księdza prałata Maja poszła, pokazała to miejsce. Ja dzisiaj pozwolę sobie tą mapę, bo wreszcie mam okoliczność zobaczyć się, przekazać. Czy tak jest? No, to były lata 80., ta pani już była przed odejściem. Nikt ją nie zmuszał do składania takich oświadczeń. Wydaje się być to bardzo prawdopodobne. Ona długo tą tajemnicę miała przy sobie, bo nie miała komu powierzyć. Powierzyła księdzu prałatowi Majowi jako najwłaściwszej osobie. Dzięki temu mamy, no i dzięki temu ta mapa też powstała. To jeżeli chodzi o nasze działania, które nadal jeszcze prowadzimy. Chcę powiedzieć, bardzo dziękuję. Być tam, widzieć pracę Państwa, widzieć te groby. Proszę wierzyć, byłam już kilka razy. Nie sposób nie zapłakać. I na co prezydent Czechowski podobał? Przecież podpisali swoją krwią petycję do Sejmu. Prawda? My mamy również dokumentację, która wskazuje, że to jest ćwierć miliona tych ludzi z nazwiska, imienia, lista straceń. To nam przyniósł skruszony łbek. Niestety jestem zobligowana zachować przy sobie nazwisko, bo to mogłoby być nadal, on już nie żyje, niebezpieczny dla jego rodziny. To tyle. Jeszcze raz dziękuję i wszystkim wolontariuszom i panu doktorowi, aby takich ludzi było jak najwięcej. Dziękuję Państwu. Przepraszam za przygodę. Proszę pozwolić, że zacznę od końca od pytania o generała Nida. Znam tą relację, o której pani wspomniała. Powiem, dlaczego nie wydaje mi się, żeby generał pochowany był na cmentarzu przy Wałbrzyskiej. Mąż pani, o której pani i ja mówimy, został stracony w roku 1947. Przeprowadzając ekshumację męża straconego w 1947, nie mogła widzieć szczątków generała Pildorfa straconego w 1953. To niemożliwe. Ja wiem, nie ma prawo tak sądzić, ale no, musimy, nie jesteśmy od tego, żeby patrzeć szczegółowym godem na te dokumenty, te relacje. Tak, szczególnie, że poznaliśmy, zresztą pracując na służebie, poznaliśmy pana, który pracował w KBW jako kierowca i zarzekał się, że tam przywoził trumnę z ciałem generała Pildorfa. No i znowu, nie możemy mi wierzyć, zapisujemy tak dokumenty, ale coś mi mówi, że to jest jednak Łączka. Szanowni Państwo, na Łączce, to ci, którzy byli z nami i pracowali, mogą potwierdzić, jest taki wyjątkowy obszar. Obszar, który znajduje się blisko głównej drogi. To jest rząd pochówków, który już dzisiaj jest dla nas w pełni znany.
jest kilka pochówków pomiędzy komunistycznymi dwoma blokami pochówków, tych pomników. Człowiek pochowany na początku grudnia 1952 roku, potem jest to 10 grudnia, 16 grudnia, koniec grudnia i dochodzimy do ściany, już teraz wiemy, że ta ściana to są szczątki majora Kontrywa i innych. Styczeń 1953 roku. To oznacza, szanowni państwo, że przynajmniej na tym odcinku Władysław Turczyński, czyli ten kubek, który chował wszystkich tam, czy grzebał, ukrywał te szczątki, przynajmniej na tym odcinku zachował pełną chronologię. Jeżeli nic się nie stało, o czym my nie wiemy, to może być tak, że dzisiaj dzieli nas od szczątków generała Fiodorfa 3, może 4 metry, nie więcej. Bo wiemy, że pomiędzy majorem Kontrywem a panem generałem wykonywano tylko kilka egzekucji. Tylko kilka egzekucji. I dopóki te pomniki z lat 80. nie zostaną stamtąd zabrane, a my nie sprawdzimy tego, co jest pod spodem, nikt z nas nie powie na 100%, że jest tak, albo jest inaczej. No wydaje mi się, że ta wersja z łączką jest bardziej prawdopodobna. Nie odpowiem pani na pytanie o ten milion, bo nic o nim nie wiem, naprawdę nic. Ja słyszę tak samo jak pani, że czytam o tym milionie, który gdzieś tam ciągle jest, ale nie znam żadnych szczegółów, w związku z tym nie mogę pani na pytanie odpowiedzieć, jak państwa wprowadzić w błąd, bo po prostu nie wiem. Co stało się ze szczątkami z Wałbrzyskiej? To bolesna sprawa. W ogóle nie powinno do tego dojść. Ta sytuacja, kiedy przyjeżdża policja i robi działanie takie, jakby doszło do morderstwa, bo to mniej więcej tak, czyli ekipa taka dochodzeniowo-śledcza, wezwana, niezorientowana w ogóle po co przyjeżdża, robi to, co robi i nie wie, dlaczego to robi. Z czasem macha ręką, mówi, ale co my tu robimy? To nie powinno dojść, znaczy ta sytuacja nie powinna się w ogóle zdarzyć. Nie powinno do tego dojść, ale tak się stało, nie inaczej. Szczątki zostały zabrane przez prokuraturę powszechną w liczbie 4 trumienek. Te trumienki zostały przekazane do Zakładu Medycyny Sądowej i tam zostały przebadane. W listopadzie tego roku prokuratura powszechna uznała, że są to szczątki, które mają co najmniej 60 lat i nie jest to ich, czyli powszechnej kompetencji. No i przekazała sprawę do prokuratury Instytutu Pamięci Narodowej. Teraz są jeszcze przeprosili. Proszę? Teraz są jeszcze przeprosili. Szanowni państwo, nikomu nie życzę podobnych sytuacji w jego pracy, bo zrobiono coś, szanowni państwo, co uderzyło w nas wszystkich. Czy ktoś próbował zaszkodzić tak naprawdę w tej sprawie. Bardzo próbował zaszkodzić tej sprawie, bardzo się starał. A wyszło to, co wyszło. Czy wyszło, że instytucje państwowe w pewnych sprawach, takich sprawach sobie po prostu nie radzą. Bo przecież nie może być sytuacji takiej, kiedy prowadzi się legalne prace w ramach instytucji, kolejne zresztą, i nagle się okazuje, że ale tym razem tak nie może być. Że się wysyła policja. Policja niezorientowana przychodzi i wykonuje swoje czynności, bo przecież oni dostają zlecenie i je wykonują. Mam nadzieję, że to był pierwszy i ostatni taki przypadek i ktoś, kto następnym razem chciałby do podobnych działań doprowadzić, trzy razy się zastanowi, czy mu się to opłaci. Takie pytanie techniczne dotyczące łączki, w sensie tych nagrobków, które są i które trzeba w jakiś tam sposób usunąć, aby dotrzeć do ciała, znaczy no, do szczątków naszych bohaterów. I teraz pytanie jest następujące, bo jakby, jakby może to zadał komuniści, ale jednak to są nadal ludzie. I jak wygląda taka procedura jakby wykopywania, czy też coś, co trzeba zrobić z tymi szczątkami tych komuchów, którzy tam są, żeby wydobyć naszych? Powiem, jak to jest w tej chwili. W tej chwili jest tak, że należy porozumieć się z właścicielami tych grobów, pomników. To nie jest kwestia tylko łączki. Takie sytuacje mamy w Polsce wiele. Jak państwo sądzicie, jak się zwracamy do nie tylko zresztą ludzi związanych z komunizmem, ale w ogóle do kogoś, kto ma współczesny nagrobek z lat 80. W miejscu, gdzie wiemy, że
pod spodem jest więzień. Jak Państwo sądzicie, ile osób wyraża zgodę na rozbiórkę swoich pomników czasową i o utworzenie? Mniej więcej 50%. I tak bardzo dużo, i to w zależności od miasta, o którym mówimy i tak dalej. Ale to, Szanowni Państwo, nie jest rozwiązaniem żadnego problemu. Na łączce możemy sobie przyjąć taką hipotetyczną, być może bardzo dobrą dla nas sytuację. Załóżmy, że co druga rodzina nawet wyrazi zgodę, że 50 rodzin wyrazi taką zgodę. To nie jest rozwiązanie problemu, bo my musimy wydobyć ponad 90, czyli wszystkich. I to, że co czwarty rząd grup będzie rozebrany, a my będziemy mogli szukać dalej, nie jest rozwiązanie problemu. Jest jeszcze kwestia, o której się nie mówi. Kwestia bezpieczeństwa. Szanowni Państwo, każdy, kto był na wąskach, kto był na łączce, widzi, że pomniki, które tam są przeogromne. To jest gigantyczny ciężar. To są ogromne siły, które powodują, że praca nasza na głębokości 2,5 metra gdzieś tam, pomiędzy pomnikami z prawej, z lewej, z przodu stojącymi, jest po prostu czymś, co zagraża życiu i zdrowiu pracujących głęboko tam ludzi. W związku z tym tu chodzi o znalezienie rozwiązania systemowego. Powiem Państwu, że w tej chwili jest projekt zmiany regulacji prawnych. Ten projekt zakłada, że w pewnych sytuacjach instytucje państwowe na koszt państwa przenoszą po jakieś utrudnienia z jednak właścicielami rodzin te pomniki w inne miejsce. To daje nam pewną szansę. Jeżeli będziemy pozostawieni sami sobie, to znaczy, że my mielibyśmy rozmawiać z rodzinami właścicielami poszczególnych pomników, Państwo możecie sobie wyobrazić, co się będzie działo. No przecież nikt takiej zgody dobrowolnie, albo prawie nikt nie wyrazi. To, że kilka osób powie tak, zróbcie to, niczego nie załatwia. Liczę na to, że te rozwiązania systemowe będą mogły być urzeczywistnione, bowiem to nie chodzi tylko o łączkę. Wiele cmentarzy takich jest w Polsce i tą sprawę musimy systemowo rozwiązać. I wierzę, że tak się stanie. Ja Maciej Balaszczyk-Dzielnik, to ja chciałem właśnie o to zapytać. Dokładnie przypomnieć właśnie, że prezydent Komorowski zapowiadał tę inicjatywę podczas ostatniej uroczystości w Pałacu Prezydenckim, gdy kolejne nazwiska przedstawione. I właściwie wspomniał Pan podczas tego wykładu, że to jest problem polityczny, więc jaki jest problem, żeby już właściwie w ciągu ostatniego półtora roku, bo wiadomo, że to jest problem, prawda, tej drogi, żeby po prostu przegłosować taką ustawę, zmiany prawa, która Wam pozwoli odkryć te groby na Wałbrzyskiej również, czy też to są setki nagrobów i innych miejscach. I po prostu raz na zawsze dokończyć tą sprawę, żeby to była ustawa o grobach wojennych, o cmentarzach wojennych. Jak to wygląda właściwie w tej sprawie? I jeszcze chciałem dopytać, jakie są plany na ten rok właśnie, bo właśnie ten rok, jeśli chodzi o łączkę, to minął, Pan pokazał, że tutaj tylko było już niewielkie prace. Jak będzie to w tym roku wyglądać? Kwestia regulacji prawnych. Pyta Pan historyka, w jaki sposób załatwić kwestie polityczne. Żeby przegłosować jakikolwiek dokument w parlamencie, musi Pan uzyskać konsensus. Musi Pan uzyskać zgodę określonych sił, które podpiszą się pod tym, że pewne pomniki będą przeniesione na koszt państwa w inne miejsce. Szanowni Państwo, no zastanówmy się, na spokojnie, każdy z nas. Wyobrażamy sobie taką sytuację, że właściciele tych ludzi, tych pomników wyrażają spokojnie zgodę na takie przenosiny. Moim zdaniem to jest niemożliwe. Państwo musi znaleźć jednak sposób. Ja wiem, jak to zrobić, ale ja publicznie tego nie powiem. Ja nie zrobię niczego, co by mogło utrudnić nam wykonywanie naszych prac. Pokazałem na zdjęciu, między innymi na zdjęciach, to, co mogliśmy zrobić, zrobiliśmy. Dalej to już jest rola państwa, nie mnie, nie członków zespołu, nie ludzi, którzy poszukują w całym kraju szczątków wiarką umysłu. To nie chodzi tylko o łączkę, chodzi także o inne miasta. Państwo musi zdać sobie sprawę, że jest to pewien problem, który trzeba rozwiązać. I nie ma od tego odwrotu. Nie można
zmian ustawodawczych spotkać na kolejnym parlamencie czy na kolejny czas. Przed nami już się rozpoczął rok wyborczy. Czy to jest dobrze dla wprowadzenia zmian, czy to jest źle? Moim zdaniem nie najlepiej. Bo wiadomo, że wszystkie decyzje są natychmiast przeliczane na ewentualne punkty procentowe w poparciu. Plany na ten rok. Jest ich dużo. O tych najważniejszych mogę powiedzieć tak. Trzeba dokończyć Gdańsk. Trzeba powrócić. Powracamy już na wiosnę na Opolszczyznę i tam te poszukiwania oddziału Radka będą prowadzone. Dwa miejsca w Warszawie to jedno to ujawnić. To jest miejsce cmentarz Brudnowski. Tam będziemy pracowali. Na razie tyle. Jest kilkanaście miejsc w kraju, do których gromadzimy dokumentację. Jesteśmy już bardzo blisko, żeby zapiąć. Ja staram się zawsze cedzić słowa, staram się powiedzieć zawsze, czy wolę powiedzieć na zdanie mniej niż jedno więcej. Bo potem jest tak, że Państwo mają i słusznie prawo zapytać, ale przecież mówił Pan, że jedziecie tam, tam, tam. Szanowni Państwo, żeby gdziekolwiek przyjechać i wbić łopatę, to wcześniej jest gigantyczna praca do wykonania. Praca w archiwach, praca w urzędach, dokumentacja pod kątem prawnym, naukowym, finansowym i tak dalej. Nie wszystkie działania, Szanowni Państwo, jestem w stanie w tej chwili nad wszystkimi zapanować już teraz. Mogę powiedzieć, że działamy tak, żebyśmy w tym roku kilkanaście miejsc przebadali. Ile z nich uda się wykonać? Mam nadzieję, że co najmniej kilka. Plany są ambitne, ale nie wszystko zależy od nas. Będzie ta zmiana, o której mówiliśmy, będzie trochę inna sytuacja. Jak nie będzie tej zmiany, będzie jeszcze inaczej. Oczekiwania, tak jak mówiłem, są przeogromne. Wiele społeczności lokalnych, wiele miast się zgłasza. No wprost, przyjedźcie, przebadajcie, bo u nas siedziba UB, relacje są takie i takie. No tak, ale coś, co się wydaje takim prostym rozwiązaniem, przyjedźcie i to zróbcie, to dla nas jest ogromnym wyzwaniem, bo przecież to nie jest tak, że śpimy w autobusie, gdzie jest cały sprzęt i przemieszczamy się po Polsce. To jest niemożliwe. Żeby móc gdzieś rozpocząć pracę, to my sami musimy mieć przekonanie, tak, to jest miejsce właściwe. Często ludzie wiedzą o czymś, co potem miało jakiś inny przebieg. Grzebano ofiary komunizmu, ale ktoś już nie wie, że w 56 tam robiono jakiś remont i te szczątki stamtąd zostały gdzieś zabrane. My, żeby to wiedzieć, musimy wykonać dokumentację. Zbadać różnego rodzaju archiwa, żeby to zrobić, na co trzeba czasu. To nie jest, Szanowni Państwo, tak, że wystarczy powielić środki finansowe i to się przełoży natychmiast na zwiększenie efektywności pracy. Zawsze będę mówił, ludzie i jakość wykonywania pracy, a nie środki finansowe. One są ważne, ale one nie decydują o jakości pracy. Panie profesorze, wspomniał o tych innych miastach, ja troszeczkę tak chciałem się dowiedzieć, w Lublinie na ulicy Probostwo była jeszcze na WD i są takie relacje mieszkańców, którzy teraz mieszkają w budynku. Nawet mówię, jest to ludzi, którzy tam mieszka, stąd o tym wiem. Jakby w podwórku były właśnie groby, które prawdopodobnie częściowo przynajmniej zostały rozkopane w latach 80. przy okazji stawiania budynku pod okiem milicjantów i wywożone gdzieś ciężarówkami. Mam pytanie jakby związane z tym miejscem, raz, że ciekawy mnie po prostu, czy tam są jakieś badania rozpoznające to miejsce prowadzone, a dwa, czy udaje się pozyskać przy pracach tego typu, jak wykonujecie, czy udaje się pozyskać ludzi przynależących do pewnego aparatu, to raz, i ludzi, którzy wtedy też, nie wiem, powiedzmy kierowców, tych ciężarówek, czy koparki, czy no nie wiem, no, wizujących łopatę przysłowiowo. Czy oni się jakoś do Was zgłaszają, czy są chętni, czy to są informacje, które są istotne dla nas?
nie zaprzeczam nie tego miejsca, o którym pan powiedział. Jeżeli chodzi o Lublin, jest także to najważniejsze miejsce, to cmentarz przyłomiński. I tam, jak pan wie, pochowano większość tych, których tracono na zamku. Problem z tym cmentarzem przyłomińskim polega na tym, że kilka lat temu przeprowadzono, jak pan wie, ekshumację. Ta ekshumacja, mówiąc delikatnie, nie była zrobiona najlepiej. Zrobiono tak, że wychowano szereg osób, nie przeprowadzono badań naukowych, nie zabezpieczono genetyki, nie zrobiono czegoś, co jest standardem, co powinno być standardem. W tej chwili jest tam, czy obok jest piękny pomnik, na którym są wpisane nazwiska. Ja jestem przeciwnikiem takich sytuacji. Uznaję, że najpierw badania, rzetelna wiedza, a dopiero potem stawianie pomników. Inaczej narażamy się na to, że kierując się oczywiście dobrymi względami, chęcią znalezienia bohaterów, znajdujemy może bohaterów, a może nie bohaterów. Znajdujemy różnych, a przypisujemy im nazwiska naszych bohaterów. Dlatego każdy pojedynczy człowiek powinien być badany osobno. Nie powinno się stawiać pomników, zanim nie mamy pewności, czyje szczątki zostały odnalezione. Sytuacja, o której pan wspomniał, siedziba jakiejś jednostki UB, Zmiersza czy innej sowieckiej, ofiary potem przewożone, relacje ludzi. Dosyć często dostajemy, to są z reguły listy pisane przez kogoś. Niewiele wiem, ale wydaje mi się, że to jest ważne. Widziałem, jak tam budowano garaż i na głębokości pół metra znajdowano czaszki. Tego typu dokumenty są ważne. One są zawsze przez nas traktowane z szacunkiem, gromadzone przez nas. Ale to nie oznacza, że w każdym przypadku natychmiast uruchamiamy działania sprawdzające. Bo przy takiej mnogości działań, wyzwań, które przed nami stoją, siłą rzeczy musimy działać tak, jak działa lekarz pogotowia ratunkowego, który przyjeżdża do wypadku i powie ten na prawo, ten na lewo, ten na środek, czyli temu już nie pomożemy, ale tych możemy jeszcze uratować. Nie możemy inaczej działać. Mamy takie środki i takie możliwości, jakie mamy. I to tyle. Jeżeli pan może zrobić coś w rodzaju jakieś notatki w sprawie tego miejsca, to będę wdzięczny za nią. I nie powiem od razu, nie obiecam panu, że podejmę działania, ale trzeba to udokumentować. No, bo jak nie pan, ktoś inny, no to po tym miejscu za jakiś czas spróbuję pamięć zamienię. Dotychczas spotkałem trzech takich ludzi. Trzech ludzi, którzy się zgłosili i chcieli rozmawiać. Prawie zawsze chcieli sobie zachować anonimowość. W jednym przypadku sądzę, że ten, który się zgłosił, robił to po to, żeby siebie jakoś wymienić. A był to czas wyjątkowy, bo rok 1990. I człowiek ten nazywał się Zieliński i to jest człowiek, który był przy wymordowaniu dwóch grup z oddziału Bartka. Złożył bardzo dokładne relacje, zrobił także szkic terenu. Tyle tylko, że on do niczego nie pasuje, co my badamy. A wtedy, kiedy on to składał, mamy rok 90, sytuacja jest taka, kiedy on się boi, a żyje jego wtedy jeszcze jego kolega, który strzelał na miejscu i spełniał główną rolę. Ten nieżyjący jego kolega to słynny Czesław Gęborski. Gęborski, który był komendantem w Łominowicach, odpowiedzialny za śmierć kilkudziesięciu Niemców, który znał ten teren i to on wyznaczył miejsca, gdzie wymordowano tych ludzi z udziału Bartka. Sądzę, że myślenie Zielińskiego było takie. Jak ja się zgłoszę i powiem, to już nie będzie mógł mnie oskarżyć Gęborski. Jakby co, to ja byłem w porządku. Ale to, co zeznał, nie trzyma się kupy. Są jakieś pojedyncze fragmenty, które mają jakąś wartość. Ogólnie sądzę, że zrobił to w taki inteligentny sposób. W świetle prawa to przecież ja pomagałem, prawda? Ujawniłem coś. Tak naprawdę wartość tego jest żadna. I dwa inne przypadki nie mające większej wartości.
podsumowując, biorąc pod uwagę skalę i liczbę ludzi, którzy pracowali w aparacie terenowym w tamtych latach, i to, o czym powiedziałem, że jakby kilku się mogło zgłosić, możemy powiedzieć z pewnym przekonaniem. Ci ludzie, Szanowni Państwo, umrą czy umarli z przekonaniem, że dobrze służyli sprawie. Być może Polsce, bo i tak to mógłby też postrzegać. Do końca uznawali, że nie mogą sobie nic zarzucić. Tu dochodzimy do kwestii też wymiaru sprawiedliwości, czy jesteśmy skuteczni wobec tych ludzi, czy też nie. No, myślę, że wszyscy powiemy, no nie, państwo polskie nie poradziło sobie z wymiarem sprawiedliwości. Myślę, że warto sięgnąć do tego przykładu, który jest taki bardzo wymowny i symboliczny, że tam, gdzie państwo nie mogło spełnić swojej roli, to być może ta sytuacja, która się przydarzyła, Szanowni Państwo, oskarżycielowi w procesie mistrza Witolda Pileckiego. Ten, który oskarżał, Czesław Łapiński, umierał w klinice Warszawy przy ulicy Witolda Pileckiego. Myślę, że gdyby dali mu do wyboru, czy chce dostać 2 lata w zawieszeniu, czy 5, bo umierać przy takiej ulicy, chyba by ten pierwszy by wybrał. I drugi wątek, niedawno zmarł oskarżyciel w procesie na Gnieźnieńskiej. Proszę zwrócić uwagę, że gdyby nie media, został pochowany by z honorami wojskowymi. Ale jaką mamy teraz sytuację? Po paru miesiącach nikt nie będzie o nim poza rodziną pamiętał. O Inkę pytają wszyscy i będą pytać wszyscy. To jest to zwycięstwo ofiar nad katami. Ja chciałam zapytać, czy jest jeszcze szansa, żeby na terenie byłego aresztu śledczego Warszawa-Praga były prowadzone jakiekolwiek prace? Czy to osiedle mieszkaniowe, które powstało, mówiło mi o niedzielnym tunelu, czy tam jest jeszcze jakakolwiek szansa? I chciałam jedną rzecz powiedzieć, odnosząc się do tego, do kwestii projektu, który jest w Sejmie rozpatrywany i ewentualnych działań, które umożliwiłyby odblokowanie prac na Łączce. Pan doskonale wie, mówię to, żeby osoby, które może są mniej zorientowane, wiedziały, jak wygląda sprawa. Jestem z rodziny jednego z osób, który na 99% jest blokowany na Łączce. Zwróciłam się do IPN-u z prośbą o w trybie dostępu do informacji publicznej o przekazanie opinii, na które się IPN powoływał, mówiłam o procesie Konińskim, na które IPN się powoływał, twierdząc, że żeby odblokować pracę na Łączce, potrzebna jest zmiana prawa. Były tam 3 opinie. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, ministra Biernackiego, ówczesnego Ministra Sprawiedliwości, wojewody Mazowieckiego. W żadnej z tych opinii nie było stwierdzenia, że jest potrzebna zmiana prawa. Każda z tych opinii stwierdzała, że wystarczy wszcząć śledztwo. Śledztwo przez ten śledczy IPN, które obejmowałoby swoim zakresem przestępstwo w postaci zabójstw, zacierania śladów zbrodni komunistycznej. I to jest to, czego po prostu nie chce zrobić w tej chwili, a co by umożliwiło dalsze prowadzenie sprawy. Nie potrzebny jest żaden projekt zmian prawa. Dziękuję. Dziękuję. Ja sądzę, mam taką nadzieję przynajmniej, że Pani wybaczy mi, że nie odpowiem na drugie Pani pytanie. Z oczywistych powodów. Jestem pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej. Nie mogę, nie powinienem komentować. Będzie wyglądało to trochę dziwnie, Szanowni Państwo, bo można uznać, że ja z Panią jakoś porozmawiałem wcześniej, bo Pani zadała pytanie mi o Wałbrzyską, a ja przygotowałem zdjęcie. Nie Wałbrzyską, o więzieniu na pracę. Czy tam można coś jeszcze zrobić? Bo chciałem pokazać to na koniec spotkania, co będziemy robili jeszcze, czy co chcielibyśmy zrobić w tym roku. To więzienie na pracę do roku 1948 stanowiło główną katownię
Warszawie, to tam wykonano ogromną ilość wyrobu śmierci. Rachowiecka to jest czas tak naprawdę od końcówki 1947, od 1948 roku. Tak, tyle tylko, że przecież więzienie już nie istnieje. To więzienie zostało zlikwidowane, rozebrane, a tam są współczesne domy, bloki. Tak, i to powoduje, że trudności będą duże. My dzisiaj mogę powiedzieć, na 90% wiemy, gdzie chowano zwłoki więźniów przy więzieniu. Nie chcę tego robić w tej chwili, nie chcę tego Państwu pokazywać. Mam nadzieję, że będziemy mogli te nasze działania wykonać. Widać, Szanowni Państwo, że to nie jest tak, że te współczesne bloki pokrywają cały obszar danego więzienia. Na szczęście tak się nie stało. Mogę powiedzieć, że przynajmniej jedno z dwóch miejsc, które wydobywaliśmy jako miejsce u więźniów, z całą pewnością jest tylko zwyczajnym trawnikiem i takim chodnikiem z takich zwyczajnych płyt, więc nie jest to teren, którego nie można ruszyć. Powtarzam, mam nadzieję, że uda nam się to miejsce przebadać. To nie jest tak, że ono zostało całkowicie zlikwidowane. Całkowita likwidacja nastąpiłaby wówczas, gdyby cały obszar więzienia został zmieciony, przekopano wszystko 2 metry w dół, dopiero wtedy zrobiono jakąś jedną infrastrukturę. Na szczęście stało się inaczej. Ustawiono szereg punktów, ale pomiędzy nimi są obszary wolne. Czy tak się stanie w tym roku? Nie wiem. Będę bardzo się starał, to już robimy, żebyśmy mogli działania w tym roku tam na pracę rozpocząć. Oczywiście będzie to bardzo, bardzo trudne zadanie. Wyobraźmy sobie, Szanowni Państwo, pracę pomiędzy współczesnymi blokami, gdzie szukamy szczątków więźniów. Musimy dużo wolontariuszy będzie. Wolontariuszy będzie dużo, oni zawsze nam pomogą. Jestem przekonany, że tak samo będzie na pracę. Tyle tylko, czy to spowoduje, że będziemy bardziej skuteczni w naszej pracy, nie wiem. Wiem jedno, dopóki nie przebadamy tego miejsca, nie możemy powiedzieć, że zakończyliśmy tam pracę. Taki jest nasz obowiązek. To nie jest tak, Szanowni Państwo, że musimy za każdym razem mieć sukces. Jeżeli miejsce przebadaliśmy, które wytypowaliśmy jako to, które może być szczęśliwe więźniów, okazało się ono puste, można powiedzieć, my zrobiliśmy to, co na nas należało. Być może popełniliśmy błąd. Być może musieliście przesunąć o kilka metrów w tą stronę. Musimy tą pracę kontynuować. Ale teren przed nas już przebadany, na pewno jest terenem wolnym od szczątków ludzkich. Także jest to też wiedza, jak i my, bo być może ktoś, kto przyjdzie po nas, sięgnie i zacznie podne materiały i zacznie pracę swoją w przyszłości od tego miejsca, posuwając się na zasadzie rozchodzenia się kropli w wodzie. Jeszcze przy pracy, jak jesteśmy, pewnie, co ze Strzelecką, bo tam miał być przecież oddział PRL-u, miał być muzeum. Tam spotkałam na swojej drodze, miałam to szczęście, młodą osobę, młodą kobietę, która jest entuzjastką historią i na całą grupę, przepraszam bardzo. Spotkałam tam panią, która jest członkiem grupy pasjonatów historycznych. Oni tam sprowadzili na Strzelecką, sprowadzili jego radary bardzo wysokiej klasy. I te badania, które oni robili na własną rękę, to trzeba powiedzieć, że to są piwnice, tak? Jeśli Państwo nie wiecie, to jest coś, co aż zatyka. Ci pandyci na górze mieszkali i do roboty chodzili do piwnicy, jak po kartofle. Chodzili tam mordować ludzi. I tam zagrzebywali. I tam nawet podobno w ubikacji, tak zwanych wychopków, przepraszam, bardzo, ale tak to wyglądało. Byli topieni, są świadkowie na to. I te urządzenia wykazały, że tam są zmiany w strukturze ziemi, pod tymi piwnicami głębiej. Natomiast był podobno IPN, ja opieram się na tym, co mówiła ta pani, ze swoimi urządzeniami, stwierdzili, że tam nic takiego nie ma. Tam mało, tam mieszka jeszcze, to ci chodzi, ludzie zostali wysiedleni. Najpierw został to, ten budynek został oddany panu Jurskiemu, który był właścicielem. Pan Jurski sprzedał to jakiemuś deweloperowi. Nie wiem, jak ci ludzie będą mogli mieszkać tam, jeżeli to dojdzie do tego.
że tam jest powstanie. Przepraszam Państwa, to jest dla mnie ładunek emocjonalny niesamowity. To jak się tego nie dotyka, to inaczej na to patrzę. W każdym bądź razie tam mieszka Pani od 1947 roku, bardzo schorowana osoba, której ojciec był pracownikiem obecnym. No i tam dostał to mieszkanie. Nie wierzę w to, że ta pani, która tam jest, że ona zupełnie nie była niczym skalana. Dlatego, że no jak ten jej ojciec umarł, to ją by stamtąd wyrzucili, gdyby nie pracowała. Dla mnie nie ma przeprosin, nie ma wytłumaczeń. Tam do tej pracy trzeba było gdzieś iść do tego urzędu. I czy to jest maszynistka, czy sprzątaczka, uważam, że wszyscy są jednakowo, no prawie jednakowo wypadani. Więc moje pytanie, czy coś, jakaś wiedza jest na temat tej strzeleckiej? Miało powstać miejsce szczególne, miało powstać coś w rodzaju takiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej, miejsce, gdzie prowadziłoby się prace edukacyjne. Bo przecież zejście z młodzieżą do tych piwnic, ktoś, kto z Państwa nie był, nie wie, o czym my z Panią mówimy, ale to jest coś porażającego. Znaczy te ściany są takie, jakby wczoraj tam stamtąd wypędzono dopiero ludzi. Bardzo wyraźne napisy, napisy, które krzyczą. To są krzyże, to są odwołania do Boga, to są pożegnania z życiem. Nieprawdopodobne, coś wyryte w ścianach, ołtarzyki, tak. To miejsce na szczęście nie jest zabezpieczone. Z tego co wiem, nie doszli do porozumienia, co dalej z tym zrobić. Uważam to za sytuację absolutnie niedopuszczalną, bo powinno być objęte absolutnie ochroną i to natychmiast ochroną. To nie może być tak, że takie miejsce zależy od łaski właściciela, który ma klucz od siebie w mieszkaniu, który nie wiadomo kim jest. No niestety jest inaczej. Miejsce przy Strzeleckiej, ale też mówiono przez pewien czas przynajmniej o więzieniu przy Rakowieckiej, że przecież to by się nadawało na Muzeum Żołnierzy Niezłomnych, ale też ofiar komunizmu, prawda? No przecież w tej chwili buduje się w ciągu dwóch lat można nowe więzienie zbudować, więc zakładając, że środki finansowe się znalazły, w Warszawie mogłyby powstać naprawdę wyjątkowe miejsce, ale Strzelecka pod tym względem jest czymś unikatowym w skali całego kraju. Zdecydowanie tak. Mówiła Pani o pracach geologicznych. Szanowna Pani, Szanowni Państwo, wszelkie urządzenia techniczne, one służą nam w naszej pracy. One nam coś podpowiadają, ale to tak naprawdę bicie łopaty, zejście pod ziemię powoduje, że mówimy tak albo nie. Przypomnę Państwu, że obrazy, które Państwo mogli zobaczyć w Gdańsku, na 49 cm znajdujemy szczątki ludzkie. Ale była firma, która wykonała tę pracę dla nas. I pracę określono jako no, takie bezobecne. Znaczy stwierdzono, że w tym miejscu nie ma jakichkolwiek dokumentów. A więc, Szanowni Państwo, dokumenty, ich analiza, w tym analiza wyników badań urządzeń technicznych, to jest nasza codzienność. Dopóki nie mamy sprawdzonego poprzez prace konkretne, ziemne, możemy powiedzieć prawdopodobnie. No, radar jest młodym urządzeniem, ale nie jest idealnym. Ono nam coś podpowiada, ale nie przesądza o niczym. Także myśmy te prace na terenie dziedzińca przy Strzeleckiej, nie w areszcie, w środku Chybnicy, a na terenie dziedzińca myśmy wykonywali. No tak, tyle tylko, że co nam wykaże go radar na dziedzińcu, który był użytkowany przez kilkadziesiąt lat. Każda rura pociągnięta, każdy kabel, wszystko to wychodzi i to jest jedna wielka plątanina odbić, które wychodzą na wyniku. I tam w tych piwnicach trzeba sprawdzać poprzez działania w ziemi. Inaczej to jest tylko pewne założenie. Tak? Albo nie. Nasze spotkanie myślę bardzo ważne i potrzebne, szczególnie przed zbliżającym się 1 marca, co woli dobiega końca. Cóż, pozostaje nam dziękować Panu Profesorowi za wykład i za cierpliwe i bardzo dokładne odpowiedzi na nasze pytania. Dziękuję.